Dzień dobry Państwu. Ostatni raz w tym miejscu chyba widzieliśmy się ze 3 lata temu. Albo coś koło tego, kiedy testowałem, jak sobie przypominam, ekogroszek królewski. A od tego czasu, no owszem, testowałem też tak zwany eko miał GreenPal, też pełnoskalowy test to był, ale w czasie tych 3 lat w zasadzie niczego nie testowałem, ponieważ w zasadzie nie było takiej potrzeby. Bo wszystko, co się pojawiło na rynku i dało się spalić, no poza kruszywem drogowym, ale wszystko, co się nadawało do kotła, no to było natychmiast rozchwytywane, ceny opału dochodziły do 4000, bo go po prostu nie było na rynku, więc kto by tam myślał o testowaniu? Przeżyliśmy kryzys energetyczny, kiedy ceny ekogroszku dochodziły nawet do 4000 za tonę. Potem rząd zainterweniował i sprowadził ogromne ilości węgla do kraju, z którego trzeba było odsiać dopiero ten ekogroszek. No ale ponieważ były to przeróżne kierunki od Australii, przez Indonezję, aż po Wenezuelę, RPA, Stany Zjednoczone i różne inne kraje, więc po prostu bardzo różny opał przywożono tutaj do kraju i sprowadzano. Także mieliśmy różne ekogroszki. No i wskutek tego, że nałożono sankcje na Rosję, nie mamy tego ekogroszku i węgla z Rosji i nie będziemy go przez jakiś czas mieć, tylko mamy z różnych innych kierunków. A więc skoro są tak różnorodne ekogroszki, no to aż samo przez się prosi, żeby je przetestować. Myślę, że czas na to, żeby wznowić takie testy ekogroszków. Chociaż powiem szczerze, że ta cena absolutnie mnie nie satysfakcjonuje, która jest na rynku. Ustabilizowała się pomiędzy właśnie tymi 2000 a 1500 zł w tym przedziale, tak średnio. No ale przy tych cenach, co znowu wykazywałem na jednym z moich filmów miesiąc, półtora miesiąca temu, sprawdźcie sobie. Odwiedziłem kolegę, który wymienił ogrzewanie węglowe na gazowe, no i jest zadowolony, ponieważ jak wykazałem na tym filmie podczas naszej rozmowy, okazało się, że rachunki za ogrzewanie gazem za ubiegły sezon miał mniej więcej zbliżone do rachunków, które wcześniej płacił za ogrzewanie węglowe. No i ja też takie mniej więcej zbliżone rachunki mam. A więc no, węgiel i ekogroszek zwłaszcza już nie jest tak opłacalny, jak był w ubiegłych latach przed tym kryzysem węglowym. Bo niestety cena od 2-3 lat wzrosła, no można powiedzieć, o 100%. No ale po tych trochę pesymistycznych może uwagach przejdźmy do testu tego ekogroszku nowego, który się pojawił o nazwie Ekoopał. No, nazwa ładna, ale zobaczmy, co w środku. Co tu mamy na tych workach? Opał eko, niespiekający, odkamieniony, certyfikowany. Okej, no certyfikat musi mieć każdy teraz ekogroszek i to już od wielu lat. Tu mamy tak, popiół 5-9%. Wartość kaloryczna opałowa 24-27 megajuli na kilogram. Duży rozdział jest pomiędzy 24-27. Spiekalność od 0 do 5, czyli no praktycznie jest niespiekalny, jeżeli chodzi o indeks rogi, czyli to nie jest węgiel koksujący, tylko energetyczny. No i tutaj siarka 0,8%. Brakuje mi tutaj informacji na temat wilgotności tego, zawartości wilgoci całkowitej. No ale spróbuję zobaczyć, jak to wygląda w środku, w worku, no i spróbuję też to przesuszyć i zważyć, określić ilość tak domowym sposobem, ale dość dokładnym, ile tutaj jest wilgoci. Masa netto 25 kg. No, zaraz zobaczymy, do środka zajrzę też. Tutaj jest taka informacja, piąta klasa i małymi literkami. Idealne paliwo dla kotłów piątej generacji. Nie wiem, po co ta informacja, bo to nie jest tak, że to się nadaje tylko do takich kotłów, to się nadaje do wszystkich kotłów, które są przeznaczone na ekogroszek. No ale
widocznie taki chwyt marketingowy, żeby to ładnie wyglądało, bo teraz jest nacisk na to, żeby kotły były piątej generacji, albo Eco Design, te najnowsze. Starych się już nie montuje, tych starszych czwartej klasy, czy... No ale zobaczymy, jaki jest węgiel. Najważniejsza jest jego wartość jako opału, a nie tam, co na worku jest. Dobra. Oczywiście zważymy te cztery worki, bo mam cztery worki. Pamiętajcie, że to jest waga łazienkowa. Czyli to jest jakaś tam określona dokładność tej wagi. Tutaj mamy 20, do góry nogami to jest 24,9, czyli prawie 25 kg. Kolejny worek. Też 24,9. Ta waga waży z pewną taką dokładnością, no ale nie możemy uznać, że to jest waga laboratoryjna. Więc chodzi mi tylko o to, żeby zważyć z dokładnością, powiedzmy do 1 kg, tu jest to samo, 24,9. Może być 25, nie wiemy tego, czym jest, może jest 25, ale chodzi mi o to, żeby stwierdzić, czy tutaj, czy ktoś nas tutaj nie kantuje na wadze. Jest w porządku. Zajrzymy jeszcze do środka. Jest obowiązkowe. Trzeba zajrzeć, co tam w środku jest. I w środku jest węgiel. No cóż by innego mogło być? Węgiel jako groszek. Tak wygląda. No, taki drobny, średni, powiedzmy, no do 25 mm. Widzę takie połyskujące trochę kawałeczki. Tutaj niektóre, wydaje mi się, że jest lekki. Ale nie będziemy oceniać tutaj ciężaru czy wagi, tylko jego wartości opałowe, popiół i tak dalej. Tak to wygląda. Wygląda mi na suchy. Wygląda mi na z grubsza suchy, ale to na ile on jest suchy, to się jeszcze okaże, bo postaram się też go przesuszyć, odparować wodę i wtedy zobaczymy, jaka jest jego wilgotność. Przemijająca oczywiście, czyli ta, którą można w piwnicy odparować. Zobaczymy. No i na takiej zwykłej kuchennej wadze znowu odważymy 1000 gramów, kilogram, czyli 1000 gramów. No i zważymy to w tej chwili. Jest 1000 gramów równo. No i za tydzień, powiedzmy, jak to przeschnie w suchej, ciepłej piwnicy obok kotła ciepłego, to zważymy jeszcze raz, no i będziemy wiedzieć mniej więcej, jaka jest wilgotność przemijająca. Oczywiście pominąwszy tutaj takie aptekarskie szczegóły, ja to umieszczę obok czopucha tutaj ciepłego. Także za tydzień sprawdzimy, jak to wygląda. Tutaj zasobnik jest całkowicie pusty, jak widać. Usunąłem tutaj nawet ze ślimaka te resztki tego poprzedniego ekogroszku. To jest ważne dla dokładności pomiaru, tak żeby jak najdokładniejszy pomiar, żeby tutaj nie było żadnych resztek już węgla innego niż ten, który ma być testowany. No i też jest ważne dla rzetelności takiego testu, dokładności i tak dalej, żeby popielnik był całkowicie pusty. Całkowicie wyczyszczony. Także czyściutki musi być nawet na talerzu, nie może być żadnego popiołu z poprzedniego palenia. Także rozpoczynamy test. Jeszcze dobrze tutaj się nie rozpaliło, na talerz musi coś wejść. Popielnik jest wyczyszczony, puściutki. Wszystko jest ważne, żeby zachować wiarygodność pełną i rzetelność takich testów. A w międzyczasie, jak się to tam na dole w piwnicy będzie spalać, w kotle,
bo taki test trwa kilka dni, 100 kg węgla to jest, to ja Wam pokażę, co dzieje się, co działo się do tej pory w internecie. A więc tutaj mamy ekogroszki różne, no wpisujemy ekogroszek, żeby się dowiedzieć, jakie są aktualne ceny. Tu po kolei ekogroszek ogień, mamy po 1799, 1890, prawie 1900, jakiś ekogroszek standard, tu kolejny, mamy za 1940, kolejny za prawie 2000 zł, no i tu mamy kolejny za 1320, no ale uwaga, to jest taki chwyt marketingowy, tu musicie zwracać uwagę na to, że tutaj jest 750 kg. Ja tu mam kalkulator, szybko to przeliczyłem, to wychodzi za tonę 1760 zł. No to ten teoretycznie byłby najtańszy, ale tutaj jest kolejny za 36 zł w obi. No ale znowu tutaj tak enigmatycznie podano cenę zamiast za tonę. No i tu małymi literkami, ledwo co widać, jest złoty 80 zł za kilogram. No to razy 1000 to jest 1800. Tak by wychodziło, o ile ja dobrze umiem liczyć. No i tutaj mamy kolejny ekogroszek opał, ekogroszek, tak się nazywa, za 1600 zł, 1599 dokładnie. Właśnie to jest ten, który testuję. No i tu mamy jeszcze ekogroszek jakiś kolejny za 1990, no prawie 2000, czyli takie ceny są od 1600, 1700 do 2000. Ten jest w tej chwili najtańszy, no to zajrzyjmy, jak to wygląda. No i tu mamy, to jest strona opałekogroszek.pl. No i co mamy tutaj? Świetne parametry, no to się okaże po teście. Atrakcyjna cena, no z tego wszystkiego, co tu widziałem, to jeszcze jest to najbardziej atrakcyjna cena. No i darmowa dostawa, tak, bo w niektórych przypadkach tutaj nie podaje się na stronie tej dostawy, no ale choćby ten, który tu jest taki tani, choć i tak droższy, najprawdopodobniej gdzieś tutaj się okaże, że trzeba będzie dopłacić za dostawę. O, tu mamy dostawę za 99 zł. Czas wysyłki 24 godziny. No, a więc trzeba jeszcze te 100 zł dorzucić do tego 1760. No to będzie 1860 z dostawą. Także no, tutaj kupując musicie zwracać na to uwagę, bo tutaj jest wiele takich chwytów marketingowych, które wydają się w pierwszej chwili bardzo atrakcyjne, ale po dłuższej chwili zastanowienia się i przekalkulowania okazuje się, że to nie jest wszystko tak, jak to wygląda w pierwszym momencie. No więc ten opał eko tutaj przetestujemy, ale w międzyczasie zdarzyła się bardzo ważna rzecz. W sklepie PGG obniżono ceny mniej więcej o 200-250 zł. I na przykład teraz ekogroszek workowany, tam Karlinka Pieklosz czy inny karlik, jest po 1550 zł. Oczywiście do odbioru w punkcie KDW, ale dostawa do tego punktu z kopalni jest bezpłatna, więc jest to cena podana w punkcie odbioru. No, do domu zawsze trzeba sobie dowieźć. No, ale jest to o 200 zł taniej, więcej, 220 zł taniej niż było jeszcze dzień, dwa dni temu, kiedy ja rozpoczynałem ten test. Nie wiedziałem, że jest nagła taka przecena tego. Tutaj luzem jest nawet za 1300, ekogroszki luzem są po 1300, no a węgiel gruby typu kostka, orzech i tak dalej jest po 1100. I wszystko jest dostępne. Tak więc no, nastąpiła gwałtowna zmiana dosyć na rynku. Zobaczymy, jak na to internet zareaguje. No bo w internecie nadal, w tej chwili jeszcze przynajmniej, widzę, nie wiem co będzie za kilka dni, jak zareagują na to sprzedawcy internetowi. Podejrzewam, przypuszczam, że również obniżą ceny. Także ta cena tego opału eko może również się zmienić. Także to, co ja tutaj widzę w tej chwili, 1600 zł, może być za kilka dni mniej. Ile będzie, nie wiem. Tak więc minęło ponad 5,5 dnia, kiedy spalałem ten ekogroszek. No i przyszła teraz pora na zważenie tego przesuszonego węgla, tego kilograma. Poprzednio było 1000 gramów. Teraz mamy 939. Prosty rachunek, 61 gramów ubyło.
Zatem jest to 6,1%, no liczmy 6% wilgotności przemijającej. Powtarzam, to jest wilgotność ta, która jest możliwa do odparowania z tego węgla w warunkach domowych, gdzieś tam w piwnicy. No i teraz chwila prawdy odnośnie popiołu. Zobaczymy, ile to ma. Jest tutaj 12,6. Pamiętajmy, że to jest do góry nogami. Skrzynka waży 2,6, a zatem mamy 10 kg popiołu, to jest 10% równo. Popiół wygląda na niespiekalny, niespiekający się, pomimo tego, że jest go dużo. Ten węgiel jest zapopielony mocno, 10% to jest dużo. Jest to w granicach normy dla ekogroszku, bo norma dla ekogroszku wynosi 12% popiołu. No i tutaj jest 10%, ale jest to więcej niż wskazano na workach, gdzie według producenta ma być 9% popiołu maksymalnie. Natomiast tu jest przekroczona o 1% ta ilość. No i tutaj mamy takie też trochę może niepokojące kawałki, bo one mi wyglądają, no może ten nie, ale ten mi wygląda na spieczony kamień. No takie obłe kształty ma. Wygląda po prostu na spieczony kamyk. Tak, podsumowując wyniki spalania tego ekogroszku, tutaj jeśli chodzi o popiół, ta norma jest nieco przekroczona. Norma, to znaczy to, co jest tutaj podane na worku, 5-9%. My mieliśmy tutaj na teście 10%, czyli jest przekroczony jednak o ten 1%. No, można by powiedzieć, że to się mieści w normach w ogóle spalania ekogroszków, norma, jakie dotyczą ekogroszków, bo tam jest do 10-12% popiołu, a więc no, mieści się to jako ekogroszek, natomiast trochę jest tutaj przekroczone, jeśli chodzi o podanie tych wartości na worku. Również jeżeli chodzi o wartość opałową, no nie jestem w stanie tak dokładnie tego określić. Ja spalałem te 100 kg przez ponad 5,5 dnia. W warunkach takiego no jesiennych, powiedzmy, w dzień temperatura od 6 do 10 stopni, no różnie, bo były różne dni, a w nocy gdzieś około 4-6 stopni Celsjusza, więc taka, powiedzmy, średnia jesień. Paląc w ten sposób, miesięcznie spaliłbym około 500 kg, no pół tony. No jest to trochę dużo jednak, jak na poprzednie moje doświadczenia. Także sądzę, że tu jest bardziej bliżej tych 24 megajuli ta wartość opałowa, no ale to też by się mieściło i w granicach norm, które przewidują, że ekogroszek musi mieć minimum 24 megajule na kilogram. No i tutaj na worku też tak napisano jako wartość minimalną. No jeśli chodzi o wilgoć czy wilgotność, no to sami widzieliście 6% tej, zaznaczam, przemijającej wilgotności. Znowu tutaj mamy normy, ale w normach jest obowiązek teraz podawania na workach i w ogóle jako dane dotyczące ekogroszku sumy wilgotności przemijającej i higroskopijnej, bo w węglu jest jeszcze wilgotność higroskopijna, której tutaj nie jestem w stanie w piwnicy zbadać, bo ona odparowuje w temperaturze 105-110 stopni. I przeciętny węgiel kamienny ma od 4-8% takiej wilgotności higroskopijnej. Przyjmijmy średnio 6. No to byłoby to drugie 6, czyli w sumie 12%. No, tam też podano chyba coś koło kilkunastu procent maksymalnej tej wilgotności sumarycznej, czyli całkowitej. No i znowu mieściłoby się to, ale znowu tak jak gdyby na pograniczu. Także mieści się to wszystko w granicach mniej więcej, ale po prostu na samej granicy tych wartości, które tutaj są podane. To tyle. No wy musicie zdecydować, czy kupujecie, czy nie. Ja uważam, że przy tych cenach, jakie teraz obecnie są, w tej minucie, w tej sekundzie, od 1500 do 2000 zł, raczej bliżej 2, w większości węgli opałowych czy ekogroszków, no to tam w workach powinno być naprawdę czarne złoto. Za tą cenę tam powinno być czarne złoto. Po prostu
zero wilgotności, tej przemijającej, to powinno być wszystko w fabryce, czy w sortowni, czy u sprzedawcy gdzieś tam w hurtowni węgla odparowane, przesortowane, elegancko wszystko, jak najniższy popiół, jak najniższe te wszystkie szkodliwe parametry, no tu siarka 0,8, no też mieści się w normach, bo do 1,2 może być według norm. Nie jestem w stanie tutaj sprawdzić tej siarki, to wykonuje wyspecjalizowane laboratorium. Państwo musicie zdecydować, czy kupujecie, czy nie kupujecie. No a ja zapraszam na kanał, bo na kanale ukazują się też inne wartościowe filmy, nie tylko dotyczące węgla, spalania, kryzysów energetycznych czy innych, ale takie filmy, które mówią o prawdzie. Mam nadzieję, że nie boicie się prawdy. No tutaj pokazałem kawałek prawdy, mam nadzieję, że się nikt nie przestraszył. Ale tam na kanale pokazuję też filmy dotyczące Ewangelii. A ponieważ Ewangelia jest prawdą, Słowo Boże jest prawdą, więc staram się jako prosty górnik, inżynier górnictwa pokazać, że każdy może dojść do tej prawdy, czytając Słowo Boże i nie trzeba być księdzem albo jakimś teologiem, nie trzeba skończyć seminarium duchownego, żeby to móc zrobić i odkryć tę prawdę. I życzyłbym sobie, żeby każdy to robił i odkrył blask Ewangelii i żeby ten blask, ta światłość go olśniła. Górnolotnie trochę powiedziałem, ale taka jest prawda. Zasubskrybujcie kanał. Zasubskrybujcie kanał. Na tym kanale na pewno będą jeszcze kolejne informacje i testy węgli różnych, bo tak jak powiedziałem, sezon na testy chyba powinien ponownie się rozpocząć, no bo mamy często stare worki, ale prawie zawsze nowy węgiel w tych workach. No, chyba że ktoś zmieni również worki, co jest uczciwsze, nie? Bo po prostu dostosuje te parametry podawane na worku do tego, co w rzeczywistości jest. Także zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Yeah.